Budowa każdego kilometra drogi to ogromna inwestycja, którą poprzedzają decyzje środowiskowe, prace nad projektem i szereg badań. Tym ostatnim przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku programu Szkiełko i Oko. Witam Państwa, nazywam się Karolina Ziewiecka i zapraszam na Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej. Laboratorium Technologii Materiałów Drogowych to 6 pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia warte kilka milionów złotych. A ze mną jest doktor inżynier Przemysław Buczyński, który opowie nam, jakiego rodzaju badania są wykonywane w tej części laboratorium. W tej części Laboratorium Technologii Materiałów Drogowych zajmujemy się diagnostyką materiałów wbudowanych w konstrukcje nawierzchni drogowych. Tutaj między innymi mamy taką komorę klimatyczną, dzięki której aktualnie poddajemy kondycjonowaniu tutaj sobie próbki pobrane z konstrukcji betonowych. Symulujemy tutaj pełny proces zamrażania, rozmrażania, czyli warunki atmosferyczne. W naszym kraju akurat tych przejść przez zero jest dosyć sporo, więc pełna kompleksowa ocena materiałów pod tym względem jest jak najbardziej słuszna. Próby poddane kondycjonowaniu tutaj w tej właśnie komorze klimatycznej możemy sobie później zbadać w tej części laboratorium, a raczej w kompleksowej maszynie wytrzymałościowej przeznaczonej do badania jakości materiałów betonowych. Po założeniu odpowiednich wkładek możemy sobie zbadać wytrzymałość kostki betonowej, czy to behatonu, czy zwykłego holandu, czyli w zależności od kształtu tej kosteczki. Możemy sobie zbadać również jakość zaprawy. Poza tymi materiałami betonowymi mamy również maszynę przeznaczoną do badania jakości materiałów z zawartością spoiwa lepiszcza asfaltowego. To urządzenie, przy którym właśnie tutaj się znajdujemy, służy do oceny, kompleksowej oceny jakości mieszanek mineralno-asfaltowych. Między innymi tak jak tutaj mamy skonfigurowane, bo ona składa się z różnych konfiguracji, tak? Na przykład tutaj mamy ocenę modułu sztywności w pośrednim rozciąganiu, odpowiadający tak jakby za twardość w cudzysłowie, tak? Im większa wartość modułu, tym mieszanka jest bardziej tak jakby nośna, twarda, przenosząca obciążenia. Proszę mi powiedzieć, czy te badania, które są wykonywane tutaj w laboratorium, mają realny wpływ na to, po jakich drogach jeździmy? Tak, jak najbardziej, ponieważ wcześniejsze metody projektowania nie zakładały oceny na przykład trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych. Po prostu projektowaliśmy na podstawowe parametry mechaniczne, natomiast nie sprawdzaliśmy sobie tego, co się dzieje z tą masą po mieszanką mineralno-asfaltową, potocznie zwaną masą, po iluś tam latach eksploatacji, po przejechaniu iluś tych samochodów, tak? W tym momencie możemy sobie i zaprojektować, czy ona ma być bardziej podatna, jeżeli to ma być na niższe obciążenia ruchem, tak? Czy ma być bardziej sztywna, to co mówiłem o tej twardości mieszanki mineralno-asfaltowej, czy ewentualnie chcemy zaprojektować taką super ekstra nośną, trwałą mieszankę mineralno-asfaltową przeznaczoną na duże obciążenia ruchem, symulując od razu proces trwałości zmęczeniowej. Czyli odpowiadając na pytanie, tak jak najbardziej, wszystkie te badania mogą przenieść się na aspekt eksploatacyjny i pozwalający wydłużyć później proces eksploatacji przez użytkowników zaprojektowanej drogi z użyciem tego tutaj sprzętu. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej funkcjonuje od początku istnienia uczelni. Na wydziale znajduje się 6 katedr. Każda z nich zajmuje się prowadzeniem badań we współpracy z przemysłem. Zakresy badań obejmują m.in. prowadzenie inwentaryzacji obiektów zabytkowych, badania materiałów i nawierzchni drogowych, komputerowe analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji inżynierskich, badanie właściwości i trwałości betonów narażonych na wpływ środowiska oraz ocenę stanu bezpieczeństwa obiektów inżynierskich metodami emisji akustycznej. Dzięki tym badaniom możemy rozwijać lub nawet udoskonalać istniejące materiały poprzez na przykład dozowanie dodatków. Dysponujemy urządzeniami, które wykorzystujemy do badań podstawowych, czyli te, które są powszechnie znane w praktyce inżynierskiej, używane przez m.in. koncerny terminale asfaltowe, dostawców asfaltów, a jednocześnie też posiadamy bardziej zaawansowane urządzenia, którymi właśnie udoskonalamy te materiały istniejące albo staramy się zbadać ich właściwości. Bez tych badań laboratoryjnych nie można mówić o żadnej innowacji w
przemyśle, no niestety. Większość laboratoriów drogowych nie dysponuje takim sprzętem, więc niestety no, naszym zadaniem jest wspieranie ich. Najbardziej cennym urządzeniem jest mikroskop epifluorescencyjny. Za pomocą tego urządzenia możemy sprawdzić lub ocenić rozproszenie pewnej fazy jednej grupy. Na przykład rozproszenie fazy polimeru w fazie asfaltu z uwagi na to, że polimer daje inne odbicie światła i możemy w ten sposób bardzo szybko zdiagnozować jakość wymieszania asfaltu. Jest to bardzo ważne, bo niestety mamy na rynku różne polimery, różne asfalty niekoniecznie zawsze mieszają się tak dobrze, jakby się wydawało. Więc jest to bardzo no, dosyć drogie urządzenie, ale daje nam ogromnie dużą ilość informacji. Kolejne laboratoria wydziału znajdują się w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych. To tutaj przeprowadzane są badania i diagnostyka stanu technicznego obiektów budowlanych. Laboratoria umożliwiają też nowoczesne badania nad nowymi materiałami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi, w tym wzmacnianiem elementów betonowych. My głównie zajmujemy się badaniem elementów budowlanych pod względem wytrzymałości. Wytrzymałości to znaczy, ile one mogą praktycznie rzecz biorąc przenieść w różnych warunkach obciążeniowych, w różnych warunkach klimatycznych też, to znaczy w różnie zadanych obciążeniach, to najbardziej. I to jest główna nasza praca. Urządzenia nastędowe, które tutaj Państwo mogą zobaczyć, jest ich dość znacznie i akurat stoimy przy urządzeniach nastędowych pozwalających nam badać elementy prętowe, żelbetowe elementy prętowe. To są belki żelbetowe, belki jednoprzęsłowe, jak i belki dwuprzęsłowe. To jest akurat takie stanowisko. Oprzyrządowanie do tego stanowiska jest super nowoczesne. Mamy obciążenie w postaci siłowników. Te siłowniki są o różnej mocy, można by było w ten sposób powiedzieć, czyli mocy obciążenia, które są sterowane przez sterownik i możemy zadawać bardzo różne obciążenia. To oprzyrządowanie, żeby zbadać taki element żelbetowy, prętowy, no, badamy jego odkształcenia, czyli inaczej też można powiedzieć ugięcia i badamy również zarysowania, bo jeżeli chodzi o żelbet, to taką informacją o tym, co się dzieje w elemencie żelbetowym, są rysy. I tutaj na tym monitorze widać, jak odkształca się pod wpływem obciążenia. Widać, że ten element żelbetowy pracuje, jak się wydawało, no beton to jest zupełnie nieruszający się element, ale tutaj pod wpływem obciążenia on rusza się, porusza się, ugina się i powstają rysy. Prowadziliśmy badania, gdzie symulowaliśmy, właściwie modelowaliśmy przejazd samochodu przez element prętowy, dlatego że zajmujemy się diagnostyką konstrukcji mostowych także. I tym praktycznie rzecz biorąc głównie nasza katedra się zajmuje. Bezpieczeństwo i komfort jazdy przede wszystkim, a to nie byłoby możliwe bez testów i badań, które Państwu zaprezentowaliśmy, nie tylko w dziedzinie budownictwa drogowego. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.